Podcast Spraw Zagranicznych. Witam wszystkich serdecznie w podcaście Spraw Zagranicznych. Moim gościem jest dzisiaj pan Leszek Ślazyk, ekspert do spraw Chin, założyciel strony Chiny24.com. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie lubię tego określenia ekspert, bo jest ono bardzo, z jednej strony bardzo ogólne, z drugiej strony sugeruje, że dana osoba doskonale i na wskroś zna materię, w której powiedzmy się wypowiada, a Chiny są tak złożonym i tak skomplikowanym fenomenem, że bycie ekspertem to jest naprawdę bardzo poważne wyzwanie. Uważam, że dla przeciętnego człowieka niemożliwym. Ja po prostu się zajmuję Chinami w pewnych ich aspektach, i próbuję pewne aspekty funkcjonowania Chin, szczególnie jako państwa, rozpoznać tą moją wiedzę, przekazywać dalej. No to zaraz sprawdzimy, na ile właśnie ta wiedza jest szeroka. Zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli wojny rosyjsko-ukraińskiej, roli Chin w tym konflikcie, chciałem zapytać o taki długofalowy cel Chińskiej Republiki Ludowej. To znaczy, czy my możemy mówić o tym celu jako o dominacji na wzór Stanów Zjednoczonych, czyli żeby każdy rozliczał się w juanie i mówimy o rozszerzeniu chińskiego systemu polityczno-gospodarczego na cały świat? Czy takie są aspiracje właśnie ludzi z państwa środka? No właśnie, państwo środka, Cungło, tu się zawiera cała filozofia konceptu tego państwa. Chiny chcą być ponownie, tak jak miało to miejsce kilkaset lat temu, przed nadejściem dynastii Qingów mandżurskiej, chcą być centrum świata, przy czym nie zależy im na tym, aby kontrolować każdy zakątek świata na wzór amerykański, żeby być hegemonem, policjantem, tylko aby kontrolować sytuację świata, czy też na świecie, za pomocą powiązań interesów, gdzie nie ma znaczenia dla strony chińskiej, czy te interesy, relacje biznesowe, bardzo szeroko pojęte, zawierają z autokratą, demokratą, dyktatorem czy dowolnym władcą, dowolnym państwem. Tu kwestia jest zasadnicza taka, żeby nawiązywać kontakty, które są wzajemnie korzystne, przy czym oczywiście Chiny przede wszystkim mają na uwadze swoją korzyść. Absolutnie są skoncentrowane na sobie i na tym, by w danej relacji w ten czy w inny sposób korzystać. To, co Chiny robią już od kilku lat w ramach tej zmiany władzy od 2012-2013 roku, czyli w ramach funkcjonowania Xi Jinpinga i jego frakcji, Chiny dążą do bardzo szeroko pojętej samowystarczalności i do doprowadzenia do sytuacji takiej, gdzie są w każdej chwili w stanie zamknąć się na świat i obserwować go z dystansu, mając komfort dalszego funkcjonowania, co więcej, dalszego rozwijania się. I pokazują przykłady ostatnich wydarzeń. Z jednej strony pomału im się to udaje, tutaj mam na myśli pandemię i chociażby rezultaty ekonomiczne Zachodu i Chin, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, nawet sytuacja aktualna, czyli nagle pojawia się okoliczność zupełnie nieprzewidywalna, I Chiny dzisiaj jeszcze nie, ale dążą do tego, żeby w przyszłości dystansować się zupełnie od takich historii. Chcą robić interesy, chociażby na przykładzie dzisiejszym, ze wszystkimi stronami, to znaczy i z Rosją, i z Ukrainą, i ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, ale nie wtrącać się w to, co te mniejsze czy większe państwa, jak się układają między sobą. Tutaj Chiny w ogóle nie mają skłonności, ponieważ tego też nauczyły się od Stanów Zjednoczonych. To jest po pierwsze nieefektywne, po drugie kosztowne, po trzecie osłabia państwo jako takie, więc będą się trzymać swojej koncepcji, czyli koncepcji państwa środka, czyli państwa, które jest najważniejsze samo dla siebie, które rośnie w siłę i które nawiązuje relacje z innymi państwami o charakterze interesownym, merkantylnym, nie zawiera żadnych sojuszy, funkcjonuje w świecie, w którym nie ma żadnych kumpli. To jest zupełnie inny świat, niż my chcielibyśmy mieć, który się rozpada w tej chwili. No to jest zupełnie inna rzeczywistość, o której próbuję mówić, ale to moje mówienie słabo się przebija. Niewiele osób rozumie to, co się wydarza i dlaczego to, co robią Chiny, ma sens,
Widzę już na przykład, tutaj mieszkając we Francji, widzę na przykład, że Francja zaczęła rozumieć tą filozofię i zaczyna pomału naśladować pewne historie związane z organizacją państwa. W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia we Francji z taką deklaracją prezydenta Macrona, który przy okazji wystawy rolniczej poinformował, że Francja uruchamia swój własny projekt niezależności żywnościowej, czyli Francja będzie się również organizować tak jak Chiny, że w przypadku zaburzenia dostaw jakichkolwiek, z jakiegokolwiek powodu, Francja sama się musi wyżywić. I to są właśnie takie koncepcje, które dominują wewnętrzne życie Chin. Zresztą jak dzisiaj zobaczymy, zajrzymy na strony internetowe, oficjalne chińskie, Chiny są skupione na sobie. Kilku innych powodów, ale generalnie Chiny nie interesują się światem. To zainteresowanie światem pozostawia się tym, którzy się zajmują światem. Natomiast Chiny same w sobie głównie i wyłącznie sobą. Czyli widzimy na tym przykładzie francuskim, że te rozwiązania, czy mechanizmy, które się sprawdzają właśnie w Chinach, mogą być powielane przez inne państwa. Jak pan mówił o tym powróceniu do samowystarczalności i takiego, nazwalibyśmy to pewnie, izolacjonizmu, wiem, że nie jest to dla Chin coś nowego, tylko jest to powrót do takich tradycji, które były bardzo długo obecne właśnie w tym państwie. Teraz chciałbym już przejść do roli Chin w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Słyszymy pewne hipotezy, że Chiny przez ostatnie miesiące gromadziły żywność wszelkiego rodzaju i teraz mają być takim zapleczem właśnie dla Rosji w tym zakresie, a także zapewnić dostawom surowców rosyjskich odpowiedni rynek zbytu. Czy pan by się z taką tezą zgodził? Czy taki był plan? Bo słyszymy, że nawet sama data rozpoczęcia inwazji była bardzo dobrze uzgodniona pomiędzy Chinami a Rosją, żeby to się dokonało już po zakończeniu igrzysk właśnie w Chinach. Czy coś tu jest na rzeczy? Dostrzega pan? Nic. To jest jakby seria takich plotek wynikających najzwyczajniej w świecie z niewielkiego rozumienia w ogóle wszystkich mechanizmów, w których funkcjonują Chiny. Po pierwsze, igrzyska olimpijskie się nie zakończyły, bo jeszcze nie rozegrały się igrzyska paraolimpijskie. Nie zakończyło się igrzyska olimpijskie. Powtórę, za chwileczkę mamy w Chinach obrady parlamentu i takiej organizacji, czy na wzór podobnej do niegdysiejszego PRL-owskiego Frontu Jedności Narodu, czyli tak zwany okres dwóch sesji najważniejszego politycznego wydarzenia w Chinach. Po trzecie, mamy sytuację, w której 4 lutego, czyli w dniu inauguracji Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Pekinie podpisano 15 umów międzypaństwowych rosyjsko-chińskich oraz o wiele ważniejszą rzecz, czyli wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie relacji wzajemnych, jak również w sprawach międzynarodowych. Wspólne oświadczenie. I 20 dni po tym oświadczeniu Rosja, która, jak domniemam, z punktu widzenia Pekinu, miała dokonać aneksji już formalnej tych dwóch republik donbaskich, wykonała ruch zupełnie irracjonalny, czyli przeprowadziła inwazję pełnowymiarową. Pekin zamarł na 20 godzin, przestały funkcjonować w ogóle konta twitterowe Chińczyków. Znaczy, mam na myśli oczywiście jeśli istotniejsze figury chińskiego życia politycznego. Pierwsze reakcje były zupełnie powielające to, co zawarto we wspólnym oświadczeniu. W pierwszej chwili ambasada Chin w Kijowie poinformowała obywateli Chińskiej Republiki Ludowej przebywających w Ukrainie, by oznaczyli swoje mieszkania, domy, biura, samochody flagami chińskimi, żeby zaznaczyć, że te miejsca są zajmowane przez Chińczyków. Ale po 5 dniach
Dobrze, że pan o tym mówi, bo właśnie miałem zapytać. To znaczy, początkowo mieliśmy taką postawę, powiedzmy, umiarkowanie popierającą, to znaczy, że Rosja ma prawo do działań na swoim terytorium, czy no właśnie w tych pseudorepublikach donbaskiej i ługańskiej. Natomiast, no właśnie, wiele osób mówiło, że teraz to jest bardzo dogodna sytuacja dla Chin, bo będą mieli ciągniętą uwagę amerykańską od Tajwanu i dokona się zaraz inwazja albo takie... Kolejna bzdura. Z Tajwanem jest to kolejna bzdura wynikająca również z zupełnie niezrozumienia tego, czym jest Tajwan, jak jest chociażby ukształtowany geograficznie, jaka jest różnica między Ukrainą a Tajwanem. Natomiast nawet, ja to będę powtarzał zawsze, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny w pierwszej dobie agresji rosyjskiej na Ukrainę wstrzymały się od jakichkolwiek działań. To był różny język, ale jeżeli wysłuchamy sobie uważnie tego, co powiedział Biden na konferencji prasowej 24 czerwca, to on powiedział wyraźnie, Rosja ma prawo działać do granic NATO, tak powiedział, innymi słowy, ale tak powiedział, wyznaczył granice lutego. Lutego, prawda? Lutego, tak. 24 lutego. Powiedział, że NATO odpowie w momencie, kiedy Rosja przekroczy granice NATO i że będzie bronił sojusz każdego metra ziemi sojuszniczej, a Ukraina nie jest sojusznikiem NATO. I czekano. Game changerem w całej tej sprawie, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i chińskiej, okazała się Ukraina i Ukraińcy. Bo nagle się okazało, że Rosja połamała sobie, przynajmniej w tych pierwszych dniach, zęby, okazała się nieskuteczna. Prawda jest taka, że żadna ze stron nie była przygotowana do takiej sytuacji, a na pewno nie do takiego rozwoju wydarzeń. Wystarczy sobie włączyć dzisiaj telewizje światowe, zwłaszcza amerykańskie, żeby zobaczyć, że po stronie zachodniej mamy do czynienia naprawdę z chaosem. Rynki ropy, rynki gazu, to nic nie jest przygotowane, nic nie zostało ustalone, nic nie zostało jakby wynegocjowane w tym czasie, kiedy te Amerykanie opowiadali o tym, że będzie ten atak, będzie ten atak, będzie ten atak. Równolegle na zapleczu nie prowadzono żadnych rozmów z nikim. O tym też można się przekonać, słuchając tej konferencji prasowej Bidena. Ja tego słuchałem na żywo i byłem po prostu zdruzgotany, kiedy Biden na pytanie dziennikarza, czy wiadomo, jak Chiny zareagują na sytuację, odpowiada dziennikarzowi, że on nie jest przygotowany do odpowiedzi na takie, czyli że nikt nie rozmawiał z Chinami, nikt nie prowadził chociażby negocjacji na temat zawieszenia sankcji wobec Chin w zamian za albo neutralność, albo natychmiastowe odcięcie się od Rosji, co mogło spowodować też inne funkcjonowanie ze strony Putina. Proszę zwrócić uwagę, kiedy dopiero pojawiły się deklaracje o konkretnym wsparciu Ukrainy, czyli o wysłaniu broni, o wsparciu logistycznym i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj dopiero, Stany Zjednoczone nie odważyły się wydać Rosji wojny cybernetycznej, robi to Anonymous, tak? To jest po prostu, dla mnie osobiście to jest granda, zresztą to, co się dzieje w Polsce, to jest granda, bo w Polsce nie ma państwa, tylko jest pospolite ruszenie, tak? To Polska jest w tej chwili wszędzie, we wszystkich mediach na świecie, jako przykład jakiegoś takiego druchu serca, solidarności i tak dalej, bo możemy obejrzeć zdjęcia z Medyki, Przemyśle i tak dalej, ale tam wszędzie są prywatne osoby, to są prywatni ludzie, pospolite ruszenie, nie ma w tym państwa w ogóle. Jak rozumiem z tego, co pan powiedział, być może było przyzwolenie właśnie Chin na uznanie niepodległości tych republik ługańskiej i donieckiej, natomiast poziom i skala tej inwazji prawdopodobnie zupełnie nie były czymś przewidywalnym zarówno dla tej strony chińskiej, jak i z tego, co widzimy, dla amerykańskiej. Mam jeszcze właśnie pytanie o ten zwrot, to znaczy teraz mieliśmy informację o blokadzie kilku chińskich banków dla właśnie transakcji rosyjskich i widzimy, że, to znaczy spodziewam się, jak pan odpowie na to pytanie, ale tutaj ta narracja związana w połączeniu z tym komunizmem, który rzekomo jest bardzo podobny w Rosji, jak i w Chinach, to chyba zupełnie tutaj nie ma racji bytu, prawda?
Przede wszystkim nie rozumiemy tego specyficznego formatu chińskiej polityki zagranicznej. Ja sobie tak nazywam, to jest polityka zero kumpli. To nie jest tak, że Chiny nawiązały relacje z Rosją, które mają charakter, nie wiem, relacji Stanów Zjednoczonych z Niemcami. Nie, absolutnie nie. To jest wspólny wróg, o tym pisał Zbigniew Brzeziński w Wielkiej Szachownicy. To połowa lat 90., więc nie mógł nawet domniemać, że Chiny zajmą taką pozycję, jaką zajmowały, ale wskazywał podówczas na możliwość zaistnienia sojuszu, o którym mówił, sojuszu antyhegemonistycznego pomiędzy Chinami, Rosją i Iranem, gdzie państwa nie mają żadnego wspólnego celu. Mają absolutnie rozbieżne cele. Wektory ich działania są w zupełnie różnych kierunkach, ale w momencie, kiedy Stany Zjednoczone zagrałyby niewłaściwie, to mogą sprzymierzyć przeciwko sobie te trzy państwa. I to nastąpiło. To nastąpiło i to był też cel Chin prowadzenia takiej, a nie innej gry. Przypomnę, że Chiny mają 20-letnie porozumienie z Iranem, gdzie oprócz oczywiście wymiany handlowej, której to podstawą jest gaz i ropa, występuje też współpraca wywiadowcza i współpraca wojskowa. Podobne porozumienie zawierano z Rosją, które się przekształciło w to wspólne oświadczenie, czyli taką deklarację wykraczającą poza standardy chińskie. Tak? To było oświadczenie, publiczne ujawnienie dania na wiele spraw, przy czym tam wskazano głównie na przeciwnika NATO, czyli de facto Stany Zjednoczone jako wspólnego przeciwnika. Natomiast tu nie ma takiego układu, że Xi dzwoni do Putina i mówi natychmiast proszę tutaj zatrzymać akcję na Ukrainie, ponieważ proszę zatrzymać i występuje jakaś reakcja po drugiej stronie, czy że są wspólne planowane ruchy wojskowe. Nie. Czyli mamy sytuację taką, gdzie tu nie ma takiego porozumienia jak powiedzmy Niemcy, Włochy, a nawet Hiszpania w przededniu II wojny światowej, tylko to są działania rozbieżne we własnych interesach, natomiast wspólnym przeciwnikiem, w założeniu oczywiście chińskim, wspólnym przeciwnikiem jest NATO, a właściwie Stany Zjednoczone i w interesie chińskim jest wiązanie uwagi i sił NATO i amerykańskich z dala od Chin. I tutaj ta koncepcja Tajwanu jest zupełnie irracjonalna, bo to przybliża i skupia uwagę ewentualną Stanów Zjednoczonych właśnie na Tajwanie. Co więcej, Tajwan jest wyspą oddaloną od Stanów Zjednoczonych i od wszelkich sojuszników poza Japonią, którą można potraktować każdym rodzajem broni, którą można przejechać walcem po prostu, tak, w imię walki dobra ze złem, z czego Chińczycy sobie zdają sprawę. Natomiast Tajwan jest dla obu stron jednym z najistotniejszych w tej chwili na świecie źródłem półprzewodników i mikroprocesorów. Tych fabryk nie da się po prostu przenieść od tak. Chińczycy nie mogą najechać Tajwanu i przejąć tych fabryk, ponieważ te fabryki funkcjonują w bardzo złożonych łańcuchach dostaw, gdzie zależności chociażby chemikalia, które służą do wytrawiania w mikroprocesorów w procesie litograficznym, pochodzą z jednej bądź dwóch wytwórni w Japonii. W momencie, kiedy Chińczycy najeżdżają Tajwan, zdobywają te fabryki, Japończycy przestają dostarczać chemikalia i nikt inny ich nie dostarczy. Tak? Maszyny litograficzne pochodzą z Holandii. Wystarczy, że firma holenderska przestanie dostarczać upgrade oprogramowania do tych maszyn i tej produkcji już nie ma. No, generalnie opowieść o Tajwanie zdobywanym siłą wynika z niewielkiego zrozumienia w ogóle sytuacji. Przede wszystkim, dlaczego Tajwan jest istotny zarówno dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili, kiedyś było inaczej, ale w tej chwili i dlaczego jest ważny dla Chin. Pomijam już kwestię tego, że Tajwan jest wyspą, która po stronie cieśniny tajwańskiej to są wybrzeża bagniste, gdzie jest stosunkowo niewielka liczba plaż, gdzie można by dokonać desantu od strony oceanu, to są wybrzeża skalisto-górzyste, gdzie w zasadzie nie można dokonać tego desantu, a poza wszystkim
Cudowna lekcja wypływa dla Chin z tego, co się dzieje na Ukrainie. Czynnik ludzki, tak? Z jednej strony mamy żołnierzy kontraktowych, którzy nigdy, nie wiem jak w przypadku Rosjan, ale w przypadku Chińczyków, nigdy nie występowali w sytuacji realnego konfliktu, nigdy. Bo ostatni konflikt realny, w którym brała udział chińska armia, to był rok 1979 w Wietnamie, gdzie tak naprawdę obrona terytorialna kraju, gdzie głównie służyły kobiety i ludzie starsi, dali Chińczykom łupnia. Ponad 20 tysięcy osób zginęło, a ze strony chińskiej ponad 20 tysięcy uznaje się za zaginionych. I to był ostatni konflikt realny, w którym armia chińska brała udział. 79 rok. W związku z tym można spokojnie założyć, że po pierwsze, z jednej strony mamy oddziały, o których morale i determinacja mają charakter zupełnej niewiadomej. Po drugiej stronie mamy, tak jak w przypadku Ukrainy, ludzi, którzy nagle się okazują bardzo zacięci, bardzo zawzięci i bardzo oddani sprawie. Fiasko, tak? Może to jest niemal pewne, że bez względu na to, jak duża nie byłaby przewaga sił i środków, bardzo szybko może się okazać, że to nie ma żadnego znaczenia w takiej konfrontacji. Co więcej, już od wojny w Górskim Karabachu 2 lata temu wiadomo, że pełne przeobrażenie dokonuje się, jeżeli chodzi o zrozumienie w ogóle sił i środków na współczesnym polu walki, tak? Że nagle ten czołg, który kiedyś był tym takim najgroźniejszym atutem, jeżeli chodzi o walki na lądzie, nagle się okazuje być niezbyt doskonałym rozwiązaniem, tak? Że mamy tutaj też nowe zupełnie rodzaje broni, czyli chociażby drony. Granatniki, to też w ogóle historia, która powinna być badana przez jakieś naprawdę instytucje, czyli dlaczego my kupujemy Abramsy, a nie kupujemy Stingerów czy innych granatników, chociażby ze Szwecji, które się okazują być absolutnie skuteczną bronią, jeżeli chodzi o konfrontacje z współczesnymi, nawet niezłymi czołgami czy wozami bojowymi. Bardzo dużo informacji, myślę, że Chiny też otrzymują bardzo dużo informacji. To, na co zwróciłbym uwagę, jeżeli chodzi o tą relację Ukraina-Tajwan, to też wywiad. Przecież wiadomo, że Tajwan jest zinfiltrowany przez służby chińskie, Chińskiej Republiki Ludowej, przynajmniej na tym poziomie, na jakim infiltrowana jest Ukraina przez wywiad rosyjski. A proszę zauważyć, że okazało się, że prawdopodobne dane, które otrzymywały Kreml, dowództwo rosyjskie, nie pokazywało tych parametrów, jeżeli chodzi właśnie chociażby o zachowania społeczne, które stały się kluczowe w tej które całej są historii. Teraz bardzo tak? istotne. No właśnie. I to samo dotyczy Tajwanu, że być może wywiady działają świetnie, ale liczą ilość armat, ilość rakiet, ilość amunicji, natomiast nie biorą pod uwagę innych czynników, czynników miękkich, które w ogóle no jakby nie da się ich zbadać. Znowu, że game changerami, bo nagle się okazuje, że możemy mieć doskonale wyszkoloną, doskonale uzbrojoną armię, a po drugiej stronie mamy właściwie nie do końca też zidentyfikowaną siłę, tak? Bo to też na tym polega, też konfundują te zdjęcia Ukrainy, bo nie widzimy jakichś wielkich bitew, wielkich starć, widzimy tylko jakieś naprawdę porywane historie, ale widzimy efekt, tak, że przecież Charków znajduje się zupełnie niedaleko granicy rosyjskiej, co więcej jest to strefa rosyjskojęzyczna, czyli tam powinna być ta wewnętrzna siła, tak? Tak myślę, że tak zakładano, że w zasadzie tam mieszkają Rosjanie, tak? Czołgi wjadą, ludzie wybiegną na ulicę, obsypią te czołgi kwiatami, dadzą kiełbasy i samogonu i wszyscy będą szczęśliwi, a tymczasem Charków w ogóle się nie poddaje, tak? Czyli coś jest nie tak, czyli ten wywiad generalnie jest do bani. Zresztą wywiad amerykański też ujawnił wiele luk w swoich informacjach. Ujawnił, mówiono o tym, że przez tygodnie mówiono o tym, że będzie agresja, ale mówiono o tym, że Krym, że Donbas, że nie było w ogóle informacji, że to będzie taka skala, to będzie po prostu pełnowymiarowa wojna. A tak, interwencja w to jest bardzo ważne, bo to chciałbym powiedzieć, że
tutaj w ogóle przestaje istnieć jakikolwiek sojusz, nawet ten quasi-sojusz pomiędzy Chinami a Rosją, ponieważ Putin ustawia się w tej wymianie, bo po bardzo zdefiniowanej stronie agresora. Tak. Właśnie ja i się to tak burzy całą politykę Chin. To uderza we wszystkie opowieści takie w chińskie, co więcej, nawet w treść tego wspólnego oświadczenia. Tak? Zrozumienie tego, dlaczego nastąpiło tego rodzaju atak w tej formie, no tutaj musimy się już ocierać albo o sferę zaburzeń psychicznych samego Putina, albo jakieś teorie spiskowe, tak, że ktoś Putina wystawił po prostu najzwyczajniej w świecie. No ja się tak przysłuchuję. To jest dezinformacja jakaś. Ja się tak przysłuchuję, bo właśnie miał pan taką bardzo długą wypowiedź, natomiast miałem... Przepraszam. Nie, absolutnie. Właśnie ma pan dzisiaj niewiarygodną wręcz umiejętność odpowiadania na pytania, które dopiero miałem zadać, bo chciałem doprecyzować te kwestie Tajwanu, porozumienia właśnie chińsko-rosyjskiego, tego ewentualnego porozumienia. Właśnie wczoraj Ukraina zwróciła się z prośbą do Chin o użycie swoich wpływów i zatrzymanie Rosji. Pana wypowiedzi wynika, że no, za bardzo nie ma co na to liczyć. To znaczy, właśnie to chciałem, żeby na koniec wybrzmiało. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? To już będzie moje ostatnie pytanie dzisiaj. Wczoraj, czyli 1 marca w godzinach późnych miała miejsce rozmowa telefoniczna, która była inspirowana przez stronę chińską, a zaproszenie do tej rozmowy, bo to była rozmowa dyplomatyczna, telefoniczna, zaproszenie do tej rozmowy wystosowała strona ukraińska i Wang Yi rozmawiał, czyli chiński szef MSZ rozmawiał z ukraińskim szefem MSZ-u. Wang Yi rozmawiał z Dmytro Kulebą przez czas dłuższy. Rozmowa trwała kilkadziesiąt minut z tego, co wiadomo. Z jednej strony świadczy to o tym, że Chińczycy chcieli dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na Ukrainie ze źródła, czyli że informacje z Moskwy już nie mają tego charakteru, znaczy nie są już tak wiarygodne jak wcześniej. Po wtóre, pojawił się ten problem, o którym nawet ja przez dłuższą chwilę nie myślałem, ale to jest rosnący problem. Na Ukrainie jest sporo Chińczyków, tak? I zakładaliśmy wszyscy, na pewno zakładaliśmy, że jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu na Ukrainie, w Ukrainie, to będzie on miał charakter wojny hybrydowej, ewentualnie no właśnie tego wjazdu wojska do tych quasi-republik uznanych za suwerenne państwa przez Kreml. I stąd ta informacja, żeby wywiesić swoje flagi, tak, jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy Chińczykami. No ale w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli ostrzeliwać obiekty cywilne, stało się jasne, że w tych obiektach cywilnych mogą być Chińczycy. Na Ukrainie, jak wszędzie na świecie, są Chińczycy, którzy prowadzą mniejsze czy większe interesy, są studenci. I nagle się okazało, że ci ludzie najzwyczajniej w świecie znaleźli się w niebezpieczeństwie. To na pewno nie było elementem umowy pomiędzy Chinami a Rosją. Na pewno nie. Media społecznościowe, wiadomość o tym, jaka jest sytuacja na Ukrainie, dociera do Chińczyków, tak? Oficjalnie jest oczywiście, to jest tak jak w Polsce, tak? Mamy cały czas w mediach społecznościowych ludzi hulających, którzy mówią o banderowcach i pokazujących jakieś tam zdjęcia potworne w swoim wyrazie, przypominające o tym, że prezydent Ukrainy jest z pochodzenia Żydem. Jest w ogóle jakaś, dla mnie to jest aberracja intelektualna, w ogóle taka człowiecza w dzisiejszej sytuacji. I taka rzecz w przestrzeni chińskiej funkcjonuje, czyli że jest cała duża grupa Chińczyków, którzy mówią tak, dowalić Ukrainie, bo to jest, chcieli do NATO, to teraz trzeba ich ukarać. I tak dużo głosów w tej przestrzeni chińskiej jest, ale jest coraz więcej, bardzo, bardzo dużo głosów mówiących, że hola, hola, zaraz, zaraz. Przecież to są ludzie tacy jak my i teraz... I o co jest ta wojna w ogóle, tak? No bo to nie jest jakaś... Ta wojna nie ma żadnego uzasadnienia, no bo denazyfikacja Ukrainy no jest tak, no, no, tak chorym casus belli, że nikt nie jest w stanie normalny w to uwierzyć. No i pojawia się też oczywiście bardzo dużo informacji od tych ludzi, którzy zostali no, skleszczeni przez wojnę
w Ukrainie i wysyłają WeChatem do swoich rodzin zdjęcia, filmy, prośby, no bo chcą stamtąd uciekać, tak? A niekoniecznie mają już jak. No i oczywiście w związku z tym, że z mediów społecznościowych w Chinach korzysta ponad miliard ludzi, nikt tego nie jest w stanie kontrolować. Cokolwiek byśmy na ten temat mówili, szczególnie transmisji wideo, szczególnie w zamkniętych grupach WeChatowych, rodzinnych, klanowych itd., itd. I ludzie o tym wiedzą i coraz więcej jest głosów też w takich wspierających to, co się wydarza w Ukrainie. I Chiny postanowiły, zresztą mówiąc od weekendu, postanowiły spróbować zaistnieć w tej sytuacji jako rozjemca, jako negocjator. I co jest ciekawe, w zasadzie zostały jedyne na planszy jako ta siła, która jest w miarę neutralna i może, tak? Czyli jest, to nie jest równe zaangażowanie, bo Rosja dla Chin jest cały czas partnerem strategicznym, Ukraina nie, ale tutaj nie ma tej bariery, jaka występuje w przypadku państw zachodnich, które obrały konkretną stronę, tak, przyjęły, że wspierają Ukrainę przeciwko Rosji, w związku z tym tracą mandat do tego, żeby prowadzić rozmowy, negocjacje, być mediatorem. Chiny mają tą moc. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy nam się podoba ta postawa, którą Chiny wykazywały na początku, czy nie? To właśnie dzięki tej postawie, paradoksalnie, to one mają w tej chwili w zasadzie jako chyba jedyne państwo na świecie możliwość dotarcia do Ławrowa, do Putina i rozmawiania. I ta rozmowa telefoniczna Wanga i z szefem ukraińskiego MSZ-u miała też to na celu, czyli po pierwszej rozmowie, bo ona była poprowadzona po pierwszej rozmowie Ukraińców z Rosjanami, po tej pierwszej rozmowie Chińczycy prawdopodobnie chcieli wybadać, na ile Ukraińcy są skłonni do zawierania jakichś kompromisów, bo kompromisy będą konieczne, tak? Bo z jednej strony Ukraińcy mówią, i to prezydent Zelenski powiedział otwarcie, że wracamy do sytuacji z 23 lutego, tak? Czyli cofamy się do tych granic, które obowiązywały do 23 lutego. Natomiast to jest oczywiście nie do przyjęcia dla Putina, bo to by oznaczało porażkę. Czyli muszą być zawarte jakieś. Tak, musi pojawić się jakiś scenariusz kompromisowy jakby dla obu musi stron. Musi się pojawić, ale będzie to kompromis dla obu stron absolutnie niewygodny. No okej, okay, to jeżeli on będzie skutkował zawieszeniem broni, no to prawdopodobnie istnieje możliwość, że pod wpływem wskutek tych kompromisów wzajemnych takie zawieszenie broni nastąpi, ale musimy mieć od razu świadomość, że to jest rozwiązanie tymczasowe i że tak naprawdę wracamy, jeżeli uda się Chińczykom doprowadzić do zawieszenia broni w wyniku jakiegoś kompromisu obu stron, to musimy mieć świadomość, że dzięki Putinowi, którego serdecznie nienawidzę, tak jak myślę, że duża część światowej społeczności, chociaż pewno mniej świadomie, nienawidzę go za to, że przez to, co zrobił w Ukrainie, wracamy do końcówki lat 20. XX wieku. Efekt tego działania jest taki, że jeżeli nastąpi zawieszenie broni, jeżeli nastąpi kompromis, to wszystkie państwa, które są w regionie zaangażowane w sprawę, zaczną się intensywnie zbroić i... To już widzimy po przykładzie Niemiec chociażby, prawda? Dokładnie tak. I te mniejsze, nie te kontynentalne płyty tektoniczne, ale te europejskie płyty tektoniczne, one się zaczęły w tej chwili intensywnie. Czyli to będzie jedynym nie... rozwiązaniem, które by były, jedynym rozwiązaniem to jest oczywiście przykład historyczny, tak? Czyli spowodowanie, że Rosja, generalnie Putin i ta koncepcja państwa zostałaby zniszczona, no to wtedy ten proces mógłby być zatrzymany, ale to nie nastąpi. To nie nastąpi, bo dzisiaj ktoś mnie o to pytał, a gdyby na miejscu Putina pojawił się ktoś bardziej proamerykański. Tylko musimy mieć świadomość, że nawet Nawalny nie jest proamerykański. Tak, ludzie, zresztą Putin wcale nie jest aż takim radykałem, jakby się wydawało tam na Kremlu. Przede wszystkim myślę, że większość osób, które mają związek z władzą w Rosji,
też mają koncepcję Rosji wielkiej, Rosji mocnej, Rosji silnej, w związku z tym Rosji dominującej, tylko że dominującej inaczej niż to wymyślili sobie Chińczycy, bo Chińczycy wymyślili sobie dominację ekonomiczną, taką wpływową, tak? To jest jakby dominacja interesów. Natomiast ta koncepcja rosyjska jest koncepcją bardzo prostą, czyli dominacja siły. Po prostu, tak? To są wpływy, które są zabezpieczane siłą militarną, siłą fizyczną. I ta koncepcja, myślę, że jest dość w Rosji powszechna. I znalezienie osoby, która by była bliższa tej chociażby chińskiej koncepcji, myślę, że jest w Rosji. A czym będzie trudniejsza sytuacja Rosji? I tutaj znowu, dlatego mówię o tej końcówce lat 20., tak? To jest też rzecz, która mi nie daje już spać, bo to są właśnie te historie, o których nie myślimy dzisiaj, bo jesteśmy w zupełnie, emocjonalnie jesteśmy w innym momencie. Ale proszę sobie wyobrazić, że Rosja przeżywa bardzo głęboki kryzys, że ludzie są biedni, bez roboty, bez perspektyw, no i pojawia się przywódca, który mówi, no ale są winni, tak? I żeby tym winnym dosolić, to najpierw musimy zbudować silną armię i tak dalej, i tak dalej. Przerabialiśmy to. No i dlatego właśnie bardzo serdecznie nienawidzę Putina, bo świat, który nam proponowano do tej pory, już no, był zapomniał. Fajny. Mm-hmm. ale niestety może już nie wrócić. Musimy niestety kończyć. Tak, moim i Państwa gościem był pan Leszek Ślazyk, twórca podcastu Chiny według Leszka Ślazyka. Też ostatnio pojawiła się książka, ja czytałem, serdecznie wszystkim polecam. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i do usłyszenia. Wojna na Ukrainie. Dramat setek tysięcy ludzi. Agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej. O tym wszystkim mówimy na portalu Spraw Zagranicznych oraz w podcaście Spraw Zagranicznych. Bądźcie Państwo z nami na www.psz.pl, na naszym profilu na YouTube oraz na profilu Spotify.